Tutaj jest. Tak. Dzień dobry. Reprezentuję posła Telusa. Nie, poproszę o pisemne, notarialnie potwierdzone. O, nie, tutaj przy posła. Tłumaczone na wszystkie języki europejskie. A to nie można nagrywać? A dlaczego nie można tutaj nagrywać? Dlatego, że już tam spotkałaś, to nie jest przeciwko. Dlaczego? Nie ma takiego zwyczaju wzywania na dywanik posłów. Ale dlaczego? Jakiś regulamin, że tutaj nie można nagrywać? Chodźcie. Panie pośle. Słucham, panie marszałku. Zapraszam tutaj. Jeżeli pan reprezentowałem, ale chcę pan przewodniczącego. Ale nie będę jest, nagrywać, no ale w czemu pan dotyka? Panie, kim pan w ogóle jest? Jest szefem kancelarii. Dbam o to. No ale proszę mnie nie dotykać. Tak zwanego, przepraszam bardzo, proszę nie nagrywać w miejscu, które jest niepubliczne. To jest miejsce publiczne, to jest polski Sejm. Nie, ale nie. To jest polski Sejm. Są różne miejsca. Reprezentuje posła Telusa. Nie, reprezentuje pan. No reprezentuje. Pan poseł gdzie? Na jakiej podstawie? Słucham? Sam tutaj poseł do rolników. Proszę nie nagrywać. Proszę. Ale dlaczego mam pani w Sejmie nie nagrywać? Ale proszę opuścić to pomieszczenie. Panie marszałku, reprezentuję posła Telusa. Natomiast ja wezwałem imiennie posła na rozmowę ze sobą. Ale reprezentuję posła Telusa, panie marszałku. Na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu informuję pana, że swoim zachowaniem naruszył pan porządek na terenie w zarządzie kancelarii Sejmu. Ale w jaki sposób? Wniosek w taki sposób, że przebywa pan w miejscu, w którym nie powinien pan przebywać. Ale reprezentuje posła. Ale ja już to słyszałem. Wniosek o ukaranie pana posła skieruję do prezydium Sejmu, a teraz dziękuję. Dziękujemy proszę bardzo.